dzisiaj piosenkę Storm, Cleo. Naprawdę? Naprawdę. Trzeba się bawić. Po to, co w końcu robisz, żeby spełniać marzenia i bardzo chcę, żeby jednak ten występ się udał. A dlaczego właśnie Cleo? Bo uwielbiam jej piosenkę. Uwielbiam piosenkę, uwielbiam, jak ona śpiewa i Storm jest moją ulubioną piosenką z jej repertuaru. Nie wiem, uważam, że bardzo dobrze się w niej czuję i na pewno dam siebie 200%. Czy to, że jej autorka siedzi na fotelu trenera, dodaje ci sił, czy raczej wzmaga obawę? Coś pomiędzy. Nie wiem jeszcze, czy się tego boję. Jak na razie jest dobrze. Udział w programie to jest coś nowego i to na pewno będziemy przeżywać. Na pewno będziemy się stresować, ale jesteśmy sercem z Kingą. Będziemy mocno trzymać kciuki. Przede wszystkim za Cleo, tak. Przede wszystkim za Cleo trzymam, żeby się odwróciła. Jezu, co ja robię w ogóle? Jaki miałam odruch, wiesz, co chodzi? Tak? Co zrobiłeś? Aha, tak. Powodzenia, piękności. Dam czadu. Dam 200%, 1000% dam siebie. Kciuki są? No jak, ma nie być, no. Bez kciuków to się nie wchodzi. O, chyba znam tę piosenkę. Storm? Storm? Ale teraz to poznałam, Boże. W oddali pasło ciemnych chmur. Nie. Nieposkromiona siła burz. Boję się. Nasza mała łódź przezwycięży strach. Nie szukam już złotych gór. Spełniasz tyle snów, że spokojnie płynę dal. Pokonam sztorm, kiedy jesteś obok. Uzupełniasz sobą, uzupełniasz sobą mnie. Pokonam sztorm, kiedy jesteś obok. Uzupełniasz sobą. Oczywiście, to nawet nie. Kochana. I wszyscy pokonamy sztorm. Co, ja jestem po prostu tak ogromnie wzruszona i już ci mówię dlaczego, bo to nie o to chodzi, że to jest moja piosenka, ale po prostu sposób, w jaki ty oddałaś emocje, to jest po prostu dokładnie to, co ja mam w sercu i co chciałam właśnie przez tą piosenkę powiedzieć. To jest tak niesamowite uczucie, że po prostu za nie mówiłam totalnie. Dziękuję. A jak ty masz na imię w ogóle? Bo nie zawsze Kinga. Ile masz lat, Kinga? 13. No, za nie mówiliśmy. No. No. Są takie momenty w tym programie, że po prostu nie ma co powiedzieć. Tak dobrze zostaje zaśpiewana piosenka. Ale w ogóle w niektórych momentach, jak myślałem, że to Cleo śpiewa. To samo powiedziałem. Końcówki z tym wibratem. To jest... Ale ona to lepiej zaśpiewała, wiesz o co chodzi? To jest niesamowite, że ty masz taki feeling. No, ja jestem zachwycona. Ja po prostu sobie nie wyobrażam, żebyś poszła do innej drużyny jak no, nie do mnie. To jest oczywiste. Bywało w tym programie różnie, nie? Też no, śpiewali nasze piosenki, a potem w ogóle... Wiem, ale ja po prostu jej nie oddam. No, przecież to jest logiczne.
No Kinga, zanim pójdziesz do drużyny Cleo. Czy mamy w ogóle jakieś szanse? Szczerze. Ja jestem rozdarta. Rozdarta jeszcze. A czyli no, jest. No, jest szansa. Naciskam grzywacz. A jak pójdzie do chłopaków, to Cleo rzuci papierami i wyjdzie ze studia. Miejmy nadzieję, że nie. Możemy przyśpiewać to jeszcze raz razem. Oczywiście. Czy to będzie... Kogokolwiek wybierzesz, ja po prostu potrzebuję z tobą to prześpiewać, okej? Okay? Możemy? Pewnie. O Jezu. W oddali pasmo ciemnych chmur zbliża się. Niepostromiona siła burz boję się. My nadaliśmy słów, nasza mała łódź przezwycięży znak. Szukam już złotych gór, spełniasz tyle snów, że spokojnie płynę w dach. Pokonasz to, kiedy jesteś obok. Uzupełniasz sobą, uzupełniasz sobą mnie. Pokonasz to, kiedy jesteś obok. Uzupełniasz sobą, uzupełniasz sobą mnie. Teraz jestem jeszcze bardziej rozdarta. Posłuchaj swojego serduszka. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że jesteś w tym programie. Masz dwa fotele odwrócone. Kogo wybierasz? No ja ci. Cleo, uwielbiam twoją muzykę. Uwielbiam to, jak śpiewasz. Nie, nie, to no jest moją ulubioną piosenkę z twojego repertuaru. Ale wybieram chłopaków. Naprawdę? Ale żeś nas konia zrobiła. Ale super. Ale pamiętaj, jesteśmy wszyscy jedną wojskową rodziną. Jezus! Dlatego to powiedziałem. Zrobiłeś ciotce. Nie, no nie przepraszam, ja jestem zaskoczona, ale z drugiej strony wiesz. Ale ja jestem totalnie zaskoczony. Ale z ciebie wzbudzająca napięcie uczestniczka. Wspaniaczka, no. Piąteczka. To my dziękujemy bardzo za uwagę.